Dzień dobry. Tym razem chciałbym zaciekawić Państwa kolejnym interesującym serialem oryginalnym Netflixa. To jest raczej taka propozycja dla tych widzów bardziej wytrwałych, ponieważ ów serial składa się z 3 sezonów, każdy z nich z 12 odcinków, także przed Państwem długie godziny spędzone przed ekranem komputera czy telewizora, ale w przypadku Fałdy, bo tak właśnie brzmi tytuł polecanej przeze mnie produkcji, myślę, że zdecydowanie warto. Tłem tej opowieści, będącej połączeniem trzymającego w napięciu thrillera i polityki, jest konflikt izraelsko-palestyński. Także z jednej strony poznajemy arkana działania izraelskich służb specjalnych, bo właśnie stamtąd wywodzą się główni bohaterowie serialu. Z drugiej również widzimy, jak funkcjonuje palestyńska fundamentalistyczna organizacja Hamas. אני רוצה להזכיר במי מדובר. יש לאבו אחמד דם על הידיים של 116 ישראלים שהתפוצצו בפיגועים שהוא עצמו הוציא. אין מחבל שרצח יותר ממנו. אין. נשים, ילדים, זקנים, חיילים. הבן זונה רוצח. בן מוות. בן מוות! زبيت كل شو انا ابو احمد راح تترجى تكون شاهد قبل ما اخلص عليك. Tym, co wyróżnia Fałdę moim zdaniem, jest świetnie poprowadzona intryga. Coś, co powinno być znakiem rozpoznawczym każdego serialu, ale nie zawsze tak jest, czyli fakt, że jeden odcinek kończy się w taki sposób, że natychmiast mamy ochotę włączyć kolejny. To twórcy Fałdy opanowali do perfekcji. Bohaterowie, z którymi również bardzo szybko zaczynamy sympatyzować i pewnego rodzaju, myślę, że z naszej perspektywy, dość interesująca egzotyka. Wreszcie w Fałdzie udaje się coś, co wcale też nie jest oczywiste dla wielu seriali. Często przecież bywa tak, że oglądamy pierwszy sezon jakiejś produkcji, jesteśmy zachwyceni, czekamy z niecierpliwością na kolejną odsłonę. Nagle ona przychodzi i okazuje się wielkim rozczarowaniem. To nie jest przypadek Fałdy. Tutaj muszę przyznać, że serial trzyma wysoki, równy poziom przez każdy z 3 sezonów i myślę, że to jest taki dodatkowy argument, który sprawia, że warto tej produkcji przyglądnąć się bliżej. Także serdecznie Państwu polecam, można ją zobaczyć, tak jak wspomniałem, na Netflixie. Dobrej projekcji.